Dzień dobry, cześć. Zaczynamy serię odcinków w ramach Nauki Bez Granic. Będziemy rozmawiać o szeroko pojętej i rozumianej naszej neuroobsesji współczesnej, o tym, że kochamy wszystko, co neuro. Niekoniecznie złe neuro albo dobre neuro, po prostu wszystko, co ma mózg, co ma przedrostek neuro, wydaje się nam fascynujące i o tym będziemy mówić. Powiemy sobie trochę o pułapkach, jakie są z tym związane, o plusach i o minusach. Ale zanim do tego przejdziemy, to się przedstawimy i powiemy, czemu tutaj jesteśmy. Ja się nazywam Anna Bereś, jestem psychologiem, pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zajmuję się tak szeroko rozumianą i pojętą neuronauką i badaniami neuronaukowymi, częściowo przy użyciu EEG, częściowo przy użyciu rezonansu magnetycznego, częściowo oczywiście behawioralnie. I jestem też zainteresowana mocno tematem właśnie neurowow, neuroobsesji i neuromarketingu i wielu innych dziedzin z przedrostkiem neuro. A w szczególności to moje zainteresowanie tyczy się tego, że bardzo ciekawi mnie i mam taką misję, żeby o tym dużo mówić, gdzie mogą te pułapki leżeć i w czym mogą leżeć, po to, żeby ta popularyzacja tych tematów neuro była odpowiednia i była rzetelna i żeby czytelnik, który niekoniecznie się musi na tym znać, mógł wyciągać wnioski konkretne i rzetelne i jakoś się na tym oprzeć i żeby też wiedział, na co uważać i gdzie może być haczyk. Także tyle o mnie. Także tyle o tobie. Ja nazywam się Koryna Lewandowska i mam przyjemność pracować z Anią w Zakładzie Neurokognitywistyki i Neuroergonomii Instytutu Psychologii Stosowanej, nie omijajmy naszej macierzystej instytucji. I tak sobie tutaj siedzę, żeby właściwie towarzyszyć Ani w jej misji omawiania, czym jest neurowow. Jeżeli chodzi o moją fascynację mózgiem, jest głęboka. Myślę, że towarzyszy mi bardzo długo i dlatego bardzo się cieszę, że mogę tutaj sobie posiedzieć i porozmawiać trochę o tym, co nam robi mózg, czym są dla nas neuroobsesje. No i też właściwie od razu skieruję pytanie do Ani, bo myślę, że tutaj usłyszymy dużo ciekawych przemyśleń, skąd się wzięła ta nasza neuroobsesja, dlaczego tak bardzo kochamy mózgi. Ja też się przyznaję, uwielbiam, jak ktoś ma mózg, bardzo lubię, jak w ogóle gdzieś się ten mózg pojawia. Dobre pytanie. Nasza neuroobsesja i nasza taka neurowiara we wszystko to, co naukowcy mówią, jako coś, co jest prawdziwe i rzetelne i niepodważalne. Myślę, że wzięła się z wielu różnych aspektów, więc musimy troszkę spróbować zarysować takie szersze tło na sam początek. I myślę, że dobrze byłoby zacząć w ogóle od definicji, czym tak naprawdę jest neuronauka, która nam towarzyszy. Neuronauka jest tak naprawdę zbiorem dziedzin, różnych dziedzin, które badają mózg, które sprawdzają, jak zachodzące procesy w mózgu wpływają na nasze codzienne życie, na nasze rozumowanie, podejmowanie decyzji, czasami na naszą moralność, czasami na wybory polityczne, na preferencje polityczne. Te neurodziedziny są bardzo, bardzo różne w tym momencie, prawda? Tak jest. Na nasze wybory zakupowe chociażby. I bardzo mocno starają się zrozumieć, w jaki sposób wszystko to, co jest naszym codziennym doświadczeniem, ma gdzieś jakieś swoje odzwierciedlenie w mózgu. I to myślę, że bardzo dobrze też pokazuje, dlaczego mamy to neurowow, bo kto z nas nie chciałby wiedzieć, dlaczego preferuje taką, a nie inną partię polityczną, albo dlaczego kupuje... To zagadka czasami duża, naprawdę. Dokładnie. Albo dlaczego kupuje taki rodzaj czekolady, albo tak naprawdę dlaczego związał się z daną osobą, a nie z inną i czy to było gdzieś jakoś zdeterminowane wcześniej, czy nie i czy to są silne neurokorelaty, które na to wpływają. I czy na przykład jego sieć neuronalna to on i czy to jest jego świadomość i wolna wola, czy już nie. Dokładnie. I czy w ogóle mamy tą wolną wolę, bo jeżeli nie, to pytanie, na ile mamy się starać, a na ile po prostu możemy żyć. I myślę, że same te tematyki po prostu wzbudzają ogromne społeczne zainteresowanie. A eksperymenty i badania naukowe, które tego się tyczą, rozwijają się naprawdę w zawrotnym tempie na przestrzeni ostatnich lat. Nie tylko to, nie tylko eksperymenty, ale też takie pozycje popularno-naukowe. W Polsce rocznie jest ponad 20 książek publikowanych, które tyczą się tego tematu, które tyczą się jakiejś dziedziny neuro. A podejrzewam, że to jest i tak mniej niż w innych krajach. Dokładnie, nie tak wiele tłumaczymy. Myślę, że to jest tak naprawdę niewielki procent.
I oprócz tego pojawiają się dziesiątki, jak nie setki tekstów gdzieś w gazetach, w czasopismach, w mediach społecznościowych, które rozprzestrzeniają się w zawrotnym tempie. I bardzo często są to uproszczenia. A są to uproszczenia, trudno się dziwić, bo często piszą o nich osoby, które się na tym nie znają. No i co tam się dzieje w tych uproszczeniach? Myślę, że to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Na co musimy uważać przede wszystkim? Myślę, że musimy, i o tym będziemy dużo sobie mówić na przestrzeni tych kilku odcinków, uważać na potencjalne błędy w nadinterpretacji. Mózg jest tak skomplikowanym organem, że tak naprawdę my więcej o nim nie wiemy, aniżeli wiemy. I na pewno jesteśmy daleko jeszcze od zrozumienia, czy są neuronalne podstawy naszej moralności, czy warto się w życiu starać, czy można po prostu żyć. Natomiast często jest to pokazywane, takie uproszczenie, myślę, że po to właśnie, żeby było chwytliwe, żeby ludzie o tym mówili, żeby ludzie kupili książkę, żeby podawali ten link dalej. I poniekąd jest to zupełnie zrozumiałe, ale z drugiej strony jest też groźne, bo te uproszczenia przenikają później do takiej popularnej nauki, popularnej wiedzy gdzieś na ulicy. No i to już jest efekt takiej trochę kuli śnieżnej bardzo często. Myślę też, że jeśli chodzi o takie nowe tory, nowe obszary, w ostatnich latach jest ich coraz więcej, jeżeli chodzi o neuronaukę. Czyli zaczęło się po prostu od dziedziny neuronauka, później powstała tak naprawdę neuropsychologia, neurokognitywistyka. W tym momencie mamy już dziedziny takie jak neuromarketing, neuropolityka, neuroteologia, neuroestetyka, neuroreligia, neurofeminizm nawet. Także tych dziedzin rzeczywiście jest coraz więcej. Możemy mieć czasami wrażenie, że nawet dodanie przedrostka neuro wystarczy, żeby stworzyć nową dziedzinę naukową, która będzie chwytliwa i o której się będzie mówić i na której można poniekąd zyskać sobie swoją sławę, co jest okej, jeżeli jest zrobione rzetelnie. No tak, no mózg to marka, neuro to też jest rodzaj marki, tak na dobrą sprawę, albo też takiego pudełeczka, które otwiera bardzo dużo bardzo ciekawych skojarzeń, bo myślę, że i z postępem, i ze zrozumieniem siebie, i z człowieczeństwem, i z różnymi ciekawymi gadżetami, których możemy niby używać do, i to w cudzysłowie ujmując, neurooptymalizacji oczywiście. Tak. Więc trochę jest tutaj różnych obszarów, powiedziałabym, no już nie szukając może innych słów bagiennych, gdzie możemy trochę ugrzęznąć i ciężko będzie wyjść. No i z jednej strony jest tak, że faktycznie czasami nam brakuje różnych narzędzi do oceny poprawności tego, co czytamy, czy jakie są wnioski z badań, czy one są poprawnie może jakoś nam przekazane. Na co byś tutaj zwróciła uwagę, jeżeli chodzi o ten obszar? Jakie rzeczy dobrze by było wiedzieć o metodologii nauk neuro? Myślę, że dobrze wiedzieć, że tak naprawdę ta zawrotna kariera neuronauki jest możliwa przede wszystkim dzięki badaniom, które są zrobione przy użyciu słynnego fMRI, czyli funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Bo tak naprawdę te badania najbardziej przybijają się gdzieś do opinii społecznej, bo to są te aspekty, które produkują te piękne, kolorowe obrazki mózgu, które widzimy na książkach, dajemy sobie na kubeczki, czasami nawet na koszulki i mówimy o to, tutaj jest twoja moralność, albo to tutaj jest twój zakupoholizm. I myślę, że pojawienie się tej metody badawczej umożliwiło w ogromnym stopniu rozwój tej neuroobsesji. I mówimy tutaj tak naprawdę o ostatnich 20-30 latach, kiedy badania przy użyciu fMRI stały się popularne i stały się dostępne dla wielu naukowców. I to jest świetne, bo to daje nam rzeczywiście możliwość takiego wglądu w ludzki mózg i podglądania, co się dzieje, kiedy coś czytamy, kiedy dokonujemy decyzji zakupowych, kiedy musimy wybrać kandydata na prezydenta, czy też premiera, bądź też na partnera życiowego, jeżeli takie badania są. Natomiast neuroobrazowanie jako ten symbol współczesnej neuronauki ma też swój minus i o tym wiele osób chyba nie wie. I ja uwielbiam to zawsze podkreślać, że neuroobrazowanie tak naprawdę nie daje nam wglądu przede wszystkim, co się dzieje tu i teraz. To nie jest wgląd w czasie rzeczywistym, to jest metoda badawcza, która jest bardzo pośrednia. My przy użyciu tej metody
nawet nie mierzymy aktywności neuronalnej. Nie, jest to bardzo pośrednie i niedoskonałe to, co tam mierzymy. Dokładnie, my mierzymy tam natlenowanie, mówiąc bardzo prosto, danego rejonu w mózgu, który musi bardziej pracować, intensywniej pracować, żeby wykonać jakieś działanie, żeby wykonać jakieś zadanie. Czyli jeżeli coś czytamy na przykład, to rejony, które są za to poniekąd odpowiedzialne i bardziej w to zaangażowane, będą potrzebowały większej ilości energii, żeby to zadanie wykonać. Mm-hmm. A jeżeli potrzebują większej ilości energii, to muszą być bardziej natlenowane. I my mierzymy właśnie to natlenowanie w danym rejonie. Więc tutaj nawet o aktywności neuronalnej nie możemy mówić. My tak wnioskujemy na podstawie tego, co widzimy. Mhm. Czyli jeżeli ktoś zapytałby ciebie o to, czy jeżeli da się zeskanować takim funkcjonalnym rezonansem magnetycznym, to czy badacz będzie mógł zobaczyć jego myśli? Myśli nie. Niestety też żałuję. Nie da się zbadać myśli, nie da się zbadać preferencji, nie da się przewidzieć przyszłości. Nie da się tak naprawdę zbadać emocji. To wszystko są też konstrukty tak skomplikowane i tak zależne od wielu czynników, że niestety na dzień dzisiejszy nie istnieje jedna metoda, która byłaby w stanie to zrobić w jasny sposób. Jasne. Też myślę, że warto podkreślić, że z jednej strony mamy tą aktywność mierzoną pośrednio. Mówimy o aktywności neuronalnej tak naprawdę, ale gdzieś zawsze w tle warto pamiętać, że to jest ten pośredni pomiar. I warto też gdzieś mieć na uwadze, że bez sprawdzenia, co człowiek robi, bez konkretnego zachowania, bez dobrze przemyślanego eksperymentu, bardzo ciężko jest cokolwiek powiedzieć o tym, co się wydarzyło. Właściwie wtedy nie mamy żadnych podstaw do tego, żeby jakkolwiek próbować interpretować to zjawisko, które udało nam się zaobserwować. Tak, i to jest często też problemem związanym z badaniami nie tylko neuro, ale z badaniami naukowymi w ogóle, że nie zawsze te badania są do końca przemyślane. Nie zawsze ta strategia jest do końca przemyślana, jak należy to zrobić, bodźce czy zadania nie są odpowiednio dobrane. Jeżeli my nie mamy dobrych podstaw, to też trudno mówić o dobrej analizie, a oczywiście jeszcze trudniej mówić o dobrych wnioskach, które możemy później propagować. Oczywiście, tutaj pozwolę sobie jednak trochę obronić naukowców. Wymyślenie dobrego eksperymentu jest trudne. Jest trudne, też jest presja i czasami trzeba działać szybko, wszyscy to rozumiemy. Natomiast jest to na pewno jeden z dużych minusów, o których myślę, że wiele ludzi może po prostu nie wiedzieć. I też dodatkowym takim problemem z rezonansem, tak tutaj mówię o tylu problemach, trudno uwierzyć, że mam cokolwiek z nim wspólnego, ale wierzcie mi, że rezonans może być świetny, tylko musi być dobrze użyty. Jednym też z takich problemów jest to, że my tak naprawdę nie widzimy w czasie rzeczywistym, co się dzieje. Zanim my ten obraz otrzymamy, to mijają dwie sekundy, trzy sekundy, czasami nawet pięć sekund. W 5 sekund, gdybyśmy teraz wszyscy się zatrzymali na 5 sekund, to naprawdę dużo się dzieje w naszym mózgu. My możemy zacząć myśleć o tym, co zjedliśmy na śniadanie, albo co zjemy na obiad, albo na kogo jesteśmy źli. Więc tych dodatkowych procesów, które gdzieś tutaj wchodzą w interakcję i wpływają na to, co my później zobaczymy, może być naprawdę dużo. A to jest tylko początek historii, dodajemy do tego, bo później oczywiście te wszystkie dane zebrane z tymi bardzo długimi interwałami czasowymi między jednym obrazem a drugim obrazem musimy jeszcze poddać analizie. I to też jest skomplikowana sprawa, tam też się dużo dzieje. Pojawiają się różne artefakty, no bo zbieranie takiej informacji o tym, gdzie coś jest bardziej natlenowane, jeżeli chodzi o obszar mózgu, krew natlenowaną, no to nie jest cały obraz. Oczywiście tam się dzieją różne fizjologiczne, inne procesy, człowiek się rusza i tak dalej. Także z ostrożnością podchodźmy po prostu do informacji, które nam przychodzą z badań z neuroobrazowaniem. Dokładnie. I mimo, że doceniamy na pewno możliwości, które neuroobrazowanie nam daje, to musimy pamiętać, że na ten moment niestety absolutnie nie mamy maszyny żadnej, nie tylko fMRI, ale też żadnej innej na świecie, która byłaby w stanie zajrzeć do naszego mózgu i po prostu zobaczyć i jasno powiedzieć, co się tam dzieje i co na co wpływa i jakie mogą być tego konsekwencje. I w jakiś sposób jest to też pocieszające, że jeszcze jesteśmy trochę tajemniczy i może przez jakiś czas tak pozostanie. No ale wracając do naszego ogólnego tematu, naszej bardzo dużej neuroobsesji, neurofascynacji, miłości do neurobadań, której jestem ofiarą oraz bardzo radosnym też uczestnikiem tego całego nurtu tak naprawdę, to warto sobie uświadomić, że naprawdę efekt neuro jest efektem neuro wow, że jesteśmy na to bardzo podatni. Są też badania, które coraz częściej nam to pokazują i to są nawet
nawet dosyć często dość stare badania, bo no, jeden z takich przykładów to jest rok 2015 bodajże, gdzie przebadano studentów pod kątem tego, jak reagują na wyjaśnienia przeróżnych zjawisk psychologicznych. I ja myślę, że to jest ważne, żeby to zapamiętać, że to były zjawiska psychologiczne konkretnie. No i części studentów pokazano teksty, gdzie oprócz tych zjawisk psychologicznych były takie wyjaśnienia neuro, czyli na przykład pojawiały się sformułowania profesjonalne, takie poważne, mądre terminy, na przykład kora przedczołowa, albo płaty czołowe, albo sieć neuronalna. Inne teksty z kolei raczej korzystały z repertuaru nauk społecznych, czyli na przykład tam się pojawiała industrializacja, mówiąc tak szeroko, już tutaj nie będę mówić konkretnie. Natomiast jeszcze ostatnia część to było coś, gdzie zastanawiano, może to przebije to nasze neuro, czyli wyjaśnienia były z kolei z nauk ścisłych. Na przykład, no, nie wiem, jakieś genetyczne skojarzenia, ekspresja genów. Które jakby nie patrzeć, też kojarzą nam się z ogromną rzetelnością i taką w cudzysłowie prawdziwą nauką i prawdziwą profesjonalną wiedzą. I prawdziwą profesjonalną wiedzą, dokładnie tak. Natomiast no, zdecydowanie nic nie wygrywało z neuro, czyli ani nauki społeczne, które niby pasowały do zjawisk psychologicznych, ani genetyka, która no, jakby nie było, też by tutaj mogła dobrze coś objaśniać. Zdecydowanie neuro wygrywało. Jak widzimy, kora... Pracujemy w dobrej dziedzinie. Jak widzimy, kora czołowa, to nagle tekst, który czytamy, rośnie w siłę, bardziej wierzymy w jego rzetelność, jesteśmy tym bardziej poruszeni i zafrapowani, czy też no, zwiększa nam się po prostu zaufanie do tej treści. No i to jest ciekawe, nie tylko same określenia tutaj są potrzebne, żeby taki efekt uzyskać. My sobie teraz siedzimy tak pod takim obrazkiem mózgu, co ja się z tego znowu bardzo będę cieszyła, dlatego że okazuje się znowu badania z 2008 roku, że jeżeli gdzieś dokleimy tylko obrazek mózgu, tylko dokleimy, nie musimy więcej robić, to już ta wiara w rzetelność przekazu rośnie, więc ja rozumiem, czyli że znowu my będziemy... plus dla nas, tak? Dzięki Bogu za ten mózg tutaj, plus dla nas, nikt nie będzie nas podważał. Ja tak właśnie zakładam, że zyskamy tutaj i ten benefit będzie jeszcze nam lot. Nie dość, że o tym mówimy, no to jeszcze mamy mózg w tle, więc powinniśmy mieć z tego fajne efekty. Czyli tak jak Beyoncé śpiewała put a ring on it, to teraz wystarczy powiedzieć put a brain on it i już tak naprawdę wygrywamy. Na przykład. Skorzystałabym z tej rady zdecydowanie. No w każdym razie mam też tutaj taką myśl, że a propos tej rzetelności, że wtedy bardziej, jeżeli pojawia się ten termin neuro, my zaczynamy wierzyć, że to jest jakiś taki poprawny, czy prawdziwy, czy godzien zaufania przekaz, że może to jest tak, że jak widzimy ten mózg, albo właśnie pojawia się słowo neuro, to gdzieś to jest znowu takie słowo, symbol, trochę słowo klucz, które trochę na zasadzie torowania nas kieruje w stronę racjonalnego myślenia, a to przez skojarzenia nam powoduje, że troszeczkę robimy się bardziej skłonni do ufania danym informacjom. Mam tutaj też gdzieś w tle głowy takie wspomnienie badania, które było z neuromarketingu, nomen omen, dziedziny, gdzie pokazywano ludziom różne logotypy i te logotypy były różnych marek. I jedna była taka marka, która była bardzo skojarzona z kreatywnością, a druga bardzo nie. I sprawdzono, jak ludzie się zachowują. Tam użyto takich znanych testów psychologicznych, służących ocenie kreatywności właśnie. No i okazało się, że pokazanie odpowiedniego loga powoduje, że ludzie w tych testach robią się bardziej kreatywni. Więc może na takiej zasadzie sugestii, teraz bardziej rzetelnie, teraz jest bardziej kreatywnie, może jakoś w ten sposób, nie wiem, ja mam już taką myśl. No już same te wyniki pokazują potencjalne problemy z taką wiarą w to, co neuro i też z wykorzystaniem tego, co jest związane z neuro, bo to się aż prosi o wymyślenie dziesiątek sposobów o nadużycia tak naprawdę, jeżeli chodzi chociażby o wybory polityczne, o kampanię reklamową, kampanie polityczne. Czy my w jakiś sposób przy pomocy badań neuro możemy sterować ludźmi, czy możemy wpływać na ich wybory. I myślę, że to jest też powód, dlaczego to neuro wow jest tak silne i dlaczego wiele ludzi boi się tego neuro najzwyczajniej w świecie. Boi się, że my rzeczywiście możemy sterować ich decyzjami i jakoś na nie wpływać. I czytać ich myśli. Tak. Czytać ich myśli. Ten lęk przed tym, że ktoś może przeczytać nasze myśli, jest tutaj też bardzo ważny. Ale faktycznie, tam gdzie fascynacja, też duży lęk przed tym, że będzie manipulacja, że będzie sterowanie. Myślę też, że gdzieniegdzie to może być nawet traktowane w formie nadziei. A może się uda. Tu mi się przypomina taka anegdotka. Sobie pozwolę wtrącić, kiedy byłam dawno temu jeszcze studentem, bodajże na drugim roku, i mieliśmy wykład taki inauguracyjny z psychologii.
który prowadził właśnie profesor zajmujący się neuro. I padło pytanie z sali, czy to prawda, że pan za pomocą neuro może w jakiś sposób czytać moje myśli? I on tak bardzo poważnie popatrzył na tą osobę i powiedział, tak, robię to właśnie teraz i jestem obrzydzony. Także jest to zawsze jedna z możliwych odpowiedzi, które możemy użyć, kiedy już mamy dość odpowiadania na to samo pytanie. Ale tutaj muszę się też zatroszczyć o tego studenta, czy on później dostał prawdziwą odpowiedź, czy już został w tym Myślę, że jeżeli został na studiach, to dostał. Pytanie, czy nie zrezygnował. Z przerażenia. No mam nadzieję, że nie i że jego stan emocjonalny po którymś wykładzie się finalnie zmienił. Okej, tak sobie myślę może, że jeszcze warto neuro jakoś skonfrontować z tym, że w tym momencie pełni funkcję, rolę tego, taką samą, którą kiedyś pełniła statystyka, czy dodawanie liczb wszędzie. Nie wiem, czy pamiętasz, jak to wyglądało. Teraz to już nie jest aż takie chyba działające mocno. Teraz już nie jest chwytliwe, bo zbyt łatwo można zweryfikować to, czy mówię prawdę. Natomiast pamiętam ten czas, kiedy było bardzo takie szanowane, kiedy mówiłam, no badania wskazują, że 15% osób uważa inaczej, albo 15% osób jest na to podatnych. I rzeczywiście, kiedy rzucało się tymi procentami, kiedy rzucało się tymi danymi, które niekoniecznie nawet były prawdziwe, robiło to na ludziach jakieś wrażenie. I niestety te piękne czasy odeszły już w siną dal, bo dzięki technologii też bardzo łatwo jest sprawdzić, czy mówi prawdę. Każdy może wyciągnąć smartfona i znaleźć, czy tak jest, czy nie. I też myślę, że dzięki temu, że ta technologia jest dostępna, zaczęliśmy sobie uświadamiać, że prawda nie jest taka jasna, że można znaleźć te 15% w jakimś badaniu, ale w innym badaniu, nawet tak prostym jakimś procentowe obliczenia, możemy znaleźć zupełnie inne wyniki, bo były na przykład badane zupełnie inne osoby. Mm-hmm. I myślę, że też ludzie zaczęli widzieć, że odpowiedzi na pytania badawcze są skomplikowane, są złożone i są często różnorodne. Ja mam taką nadzieję, że to jest gdzieś widoczne, ale z drugiej strony też kojarzy mi się tutaj taka sprawa z tym, że czasami ktoś mówi tylko 15% w jednym kontekście, a później inna osoba w tym samym kontekście mówi, że tylko. Tak. Więc no, trochę się tak zastanawiam, czy to, że czasami sobie tak łatwo nie budujemy tych interpretacji, nie doprowadziło do tej sytuacji, którą mamy, czyli teraz zbieramy pokłosie takiego braku zaufania do tych wszystkich przekazów naukowych, ale to jeszcze inna strona medalu tak naprawdę. Myślę, że tak jest i myślę też, że troszeczkę jak z wahadłem, najpierw wychyliło się mocno w jedną stronę i mieliśmy ogromną obsesję neuro i nie tylko i wiarę w to, co mówią naukowcy i teraz naturalne jest, że to musi obrócić się trochę w drugą stronę, im większa nasza świadomość. Z nadzieją, że gdzieś wypośrodkujemy kiedyś i będziemy mieć lepsze zrozumienie, co jest rzetelne, co jest prawdziwe, czego należy się słuchać, a co jest naciągane. Dokładnie tak. No ale właśnie, a propos naciągnięć i różnych takich kwestii, no jeżeli dodamy sobie gdzieś to neuro, no to tak jak mówiłyśmy, na dobrą sprawę możemy robić dużą, dużą karierę. No i kilka razy już nam się ten neuromarketing pojawił. Ja myślę, że to jest taka specjalna tutaj dyscyplina badawcza, gdzie faktycznie no, jesteśmy na granicy tego, co naukowe, a tego, co bardzo komercyjne. I jeżeli chodzi o cel tego, co się robi w tych badaniach, ale też właściwie no, neuromarketing się sprzedaje sam w sobie. To jest też produkt po prostu dodatkowo, jeżeli chodzi o różne neurodziedziny. Ale też jeżeli chodzi o neurokwiatki, różne dziwne neuroniusy, no to tam naprawdę tego jest sporo. I chyba twoim ulubionym wydaje mi się przykładem, wydaje mi się, że to jest jedno z takich twoich ulubionych badań, jest to, które gdzieś obrabiał później Martin Lindstrom, czyli autor słynnej zakupologii tutaj. No tak, czyli co się stanie, jak weźmiemy piękny, drogi, rzetelny, prawdziwy rezonans magnetyczny i niekoniecznie rzetelnego naukowca, który chce zrobić swoje badania przy użyciu rzetelnej metody. I co się wtedy dzieje? Czy samo to użycie tej metody tak naprawdę wpływa na wyniki i na odbiór tych wyników? Też pytanie, jak wyglądał tam zespół badawczy i też się zastanawiam zawsze tutaj na taką kwestią konfliktu interesów, no bo jeżeli mamy zewnętrznie zlecone badanie i wiemy, że ta zewnętrzna organizacja ma swój dział marketingu, pytanie jak to ze sobą działa? Myślę, że tutaj taki konflikt interesów przy zleceniach prywatnych jest jednym z wielu powodów też, dla których my mamy często
ubogą wiarę w rzetelność publikowanych badań. I jest też powodem, dla którego powstała neuronauka konsumencka w odpowiedzi na neuromarketing, która za zadanie ma raczej odpowiedzenie na pytanie, co, jakie są neurokorelaty w naszym mózgu w momencie podejmowania na przykład decyzji zakupowych, natomiast nie ma zastosowania komercyjnego. I to rozróżnienie było właśnie zrobione po to, żeby nikt nie mógł zarzucić, że gdzieś te wyniki są naciągnięte, są sfałszowane, bo przyszła do nas duża firma, która produkuje jakieś napoje, czy jedzenie, czy chce się dobrze sprzedać i przedstawić, i my te wyniki naciągamy, bo oni nam za to płacą. Więc tutaj myślę, że ten konflikt interesów na pewno jest... I zrobił się wyrazisty. I zrobił się też w pewnym momencie wyrazisty. Okej, ale wracając do tego badania, czy pamiętasz, jakie hasło było tam promowane? Ach, oczywiście, kochasz swojego iPhone'a, dosłownie. Dosłownie, czyli miłość bezwarunkowa do swojego telefonu miała tłumaczyć, dlaczego jesteśmy tak od niego uzależnieni i dlaczego to w sumie dla nas dobre. Ja przynajmniej tak rozumiałam, ja przynajmniej rozumiałam to hasło. Natomiast jeżeli chodzi o samo badanie, no to warto, żeby może troszkę o nim opowiedzieć. Tam było tylko 16 osób badanych, a jeżeli chodzi o tę miłość, to wniosek opierał się właściwie na jednej prostej sprawie. Tak, ale zanim przejdziemy do wniosku, to może jeszcze powiedzmy, co badanie mieli zrobić, bo to było badanie, tak jak mówiłam, przy użyciu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, gdzie po prostu 16 osób zostało, mówiąc kolokwialnie, wsuniętych i zostały im pokazane na ekranie dzwoniące iPhone'y. I teraz miłość. Miłość, szanowni państwo, tam się pojawia przede wszystkim. Tak. I wniosek był taki, że ze względu na aktywność neuronalną, na aktywność w ich mózgu, którą można było zaobserwować w momencie oglądania tych iPhone'ów, które w danym momencie dzwoniły, aktywował się rejon, który potocznie może być również uważany za rejon związany z miłością. I taki wniosek Lindstrom wysnuł i stąd też ten chwytliwy tytuł, że kochamy swojego iPhone'a dosłownie. I też myślę, że dlatego to jest takie bardzo znane badanie, które obiło się szerokim echem, no bo któż z nas nie kocha swojego telefonu, to też taka prawda. Ja mam do niego, myślę, ambiwalentne uczucie, jakby miała się tak teraz podać introspekcji. No ale wracając, ten rejon, o którym mówisz, to była wyspa, prawda? To była wyspa. Albo też płat wyspowy, bo tutaj różnie się ten obszar nazywa. Natomiast z wyspą jest dość specyficzna sytuacja. Dlaczego? Z wyspą jest specyficzna sytuacja, bo wyspa rzeczywiście w wielu badaniach jest powiedziane, że obsługuje uczucie takie jak empatia, jak miłość, jak współczucie i te wszystkie, powiedzmy sobie, takie pozytywne. Natomiast w równie wielu badaniach jest też rejonem, który jest związany z bólem, z obrzydzeniem, ze zniesmaczeniem, ze wstrętem. Także zupełnie tak naprawdę dwie skrajne tutaj końcówki, jeżeli chodzi o takie nasze nastawienie emocjonalne. Też z własnym wizerunkiem, z tego co pamiętam bardzo często, wtedy kiedy siebie oceniamy pod jakimś kątem, zwłaszcza tego jak na przykład wyglądamy, czy jak wygląda nasze ciało, też wyspa się będzie aktywowała. Tak, więc tutaj jest to idealny przykład tego, że Lindstrom sobie wybrał po prostu miłość, bo mu pasowała do jego tezy, do jego teorii, do jego hipotezy tak naprawdę i też do tego, co zostało mu zlecone przez odpowiednią firmę. Więc to jest uczucie, które dla niego było odpowiednie i też to uczucie ogłosił światu, że kochamy swojego iPhone'a. Tymczasem gdybyśmy poszli z jego tokiem rozumowania i gdybyśmy były lekko złośliwe, mogłybyśmy na przykład stwierdzić, że ale aktywacja wyspy doświadczyła bardziej o tym, że ktoś odczuwał wstręt do tego konkretnego modelu. Albo że czuje się zagrożony, bo widzi ten dzwoniący telefon. Albo jeszcze inne różne wyjaśnienia. Dokładnie. I myślę, że to jest świetny taki przykład na początek pokazujący, dlaczego ryzykowne są często takie wnioski i dlaczego, jak łatwo jest tak naprawdę wybrać to, co nam pasuje, żeby się odpowiednio sprzedawało. I też ja się później nie dziwię, że wiele ludzi to kupuje. Jestem zafascynowanych, dlatego że większość osób nie ma edukacji związanej z neuronaukami i nie musi wiedzieć, że wyspa... Nie trzeba być ekspertem w każdej dziedzinie, byłoby to zresztą niemożliwe. I też nie musi wiedzieć, że wyspa tak naprawdę, jakby popatrzeć na ilość badań i z neuronauki z różnych dziedzin, aktywuje, jest raportowane, że się aktywuje mniej więcej w 1/3 badań. To jest naprawdę dużo. Czyli 1/3 słuchaczy w tym momencie ma aktywną wyspę? Tak. I oczywiście ja będę mówiła i będę głośno uważała, że to dlatego,
że mnie kochają i są zafascynowani tym, co mówię, i mówię świetnie. Nie śmiałabym tego zinterpretować inaczej. Natomiast można też powiedzieć, że są zniesmaczeni i że wcale im się to nie podoba. No tutaj faktycznie no, bardzo różne interpretacje i warto o tym pamiętać. Jeżeli zobaczymy gdzieś taką interpretację, że aktywował się ten konkretny rejon mózgu i to oznacza w związku z tym jakąś konkretną emocję, konkretne nastawienie, konkretną myśl, no to możemy już zacząć być wstępnie podejrzliwi i myślę, że to będzie bardzo, bardzo właściwe, żeby tak zrobić. Natomiast jest to taki przykład, gdzie pojawiło się badanie, które były zlecone, rozumiem, pod jakąś konkretną tezę, ale czasami jest tak, że mamy rzetelnie przeprowadzone badania naukowe, natomiast ktoś, przeszukując różne naukowe doniesienia, bierze te wyniki, bierze te interpretacje i troszkę sobie to przeformułowuje, tak żeby bardziej pasowało do tez, które chce postawić. No i tutaj znowu kojarzy mi się bardzo, bardzo ciekawe badanie o serze i tryptofanie. Tak. I tym, że kanapka z serem jest tak naprawdę odpowiedzią na nasze szczęśliwe życie. Mm-hmm. Bo takie nagłówki zaczęły się jakiś czas temu pojawiać w prasie w Wielkiej Brytanii, że ser to tak naprawdę jedyne, co potrzebujemy do szczęśliwego życia i do tego, żeby żyć sobie dobrze i radośnie. I tak jak mówisz, jest to świetny przykład badania, kiedy badanie jest zrobione rzetelnie i nie, wnioski w żaden sposób nie są naciągnięte przez naukowców, natomiast już przez osoby, które próbują to w jakiś sposób rozreklamować, te wnioski są naciągnięte. Skąd ten ser? Badanie nie było o serze, można się łatwo domyślić, to było naprawdę rzetelnie przeprowadzone. Nie było o serze? Kurczę. Naprawdę rzetelnie przeprowadzone, bardzo fajne badanie naukowe, które było, mówiąc ogólnie, o empatii, o poziomie empatii i też o takim naszym uczuciu, kiedy czujemy, że być może w grupie jesteśmy traktowani niesprawiedliwie i co wtedy? Mhm. Nasza chęć odwetu, nasza złość, co wtedy się dzieje? Czyli takie badanie, rozumiem, neuro, ale na gdzieś na granicy właśnie interakcji społecznych. Tak. Mhm. I w tym badaniu, żeby sprawdzić ten poziom empatii i tą chęć odwetu w momencie, kiedy czujemy się niesprawiedliwie traktowani, manipulowano poziom tryptofanu. Mhm. Czyli osobom badanym, które brały udział w takim eksperymencie czysto z psychologii społecznej, podawano do picia napój, który zawierał w sobie różną ilość tryptofanu. Mhm. A wiesz, że to było dobre? Podobno to było obrzydliwe, jeżeli chodzi o smak. Im więcej tryptofanu, tym gorsze. Próbowali jakoś to złagodzić smakowo, ale nie do końca się udało. I z tego, co wiem, osoby badane mówiły, że to było absolutnie obrzydliwe. I te osoby później po wypiciu takiego napoju miały za zadanie wziąć udział w różnych takich sytuacjach społecznych i powiedzieć, co by zrobiły, jak się czują, jaki czują poziom empatii, czy czują, że są niesprawiedliwie traktowane i co by chciały w związku z tym zrobić, jakie mają uczucia. I tak naprawdę to był koniec badania. Już? To gdzie ten ser? Cały czas czeka. Badanie zostało podane bardzo rzetelnej w analizie i wnioski zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie i ser się tam ani razu nie pojawił. Mhm. Więc myślę, że mogę sobie tylko wyobrazić zdziwienie naukowców, którzy to badanie przeprowadzili, którzy niedługo potem zaczęli w prasie czytać nagłówki takie jak ser jest twoim najlepszym przyjacielem i kanapka z serem to wszystko, czego potrzebujesz do lepszego i szczęśliwszego życia. I te wszystkie nagłówki prowadziły właśnie do ich badania. Ano dlatego, że tryptofan jest również obecny w serze. Jest też obecny w rodzynkach i w wielu innych składnikach spożywczych. I autorzy tych popularno-naukowych kawałków w mediach nadinterpretowali to sobie troszkę i założyli, że skoro tryptofan był tym, co było manipulowane, co było używane jako taki miernik w badaniu, będzie jednocześnie tym samym tryptofanem, który jemy w serze i w tej samej ilości. Mm-hmm. I stwierdzili, no to w takim razie rzućmy hasło w mediach, że ser to jest wszystko to, czego potrzebujemy. Ja myślę, że tutaj tak to jest odległy rzut, no bo tryptofan jako ten prekursor serotoniny, no to jest jedna rzecz, ale też serotonina, która miała być po prostu jedynym i wyłącznym kluczem, tak. To też już jest samo sobie. Byłoby to piękne życie, gdyby serotonina była jedynym kluczem do naszej radości. Mm-hmm. Natomiast no wiemy też, że tak nie jest i dlatego to był dosyć złożony eksperyment w ogóle z psychologii społecznej,
społecznej, z różnymi sytuacjami społecznymi, w których te osoby badane brały udział i gdzie miały się wypowiedzieć, jak się czują i jakie mają emocje. Więc ten tryptofan rzeczywiście był tylko jedną składową całego badania. Natomiast w mediach został przedstawiony jako właśnie składowa wręcz niezbędna do naszego szczęśliwego życia. I ja nie ukrywam, jak widzę takie tytuły, to niby wiem, że to jest pewnie nie do końca prawda. Ale masz taką małą nadzieję. Ale mam zawsze małą nadzieję, że może już jesteśmy na tym etapie, że już to wiemy i mogę zasiąść i zjeść taką kanapkę i wszystko będzie okej. Ja też bym chciała strasznie, też na to czekam. Ale okej, widzimy, że faktycznie dosyć dużo tam różnych pułapek na nas czeka. Gdzieś zawsze będziemy spotykać się z tymi neuroniusami teraz. No to jest też w sumie słuszne, no bo to jest bardzo prężnie rozwijająca się dziedzina, więc chcąc, nie chcąc, no miejmy nadzieję, tam się naprawdę będą pojawiały bardzo ciekawe informacje i pojawiają się w oczywisty sposób. Natomiast no też gdzieś zwrócenie uwagi na tą drugą stronę, czyli że mózg tutaj z nami obecny to jest też w tym momencie już rodzaj marki, tak na dobrą sprawę. Taki, w sumie tak może działać, taki label, że to jest właśnie fajne, racjonalne, świeże, nowe, gdzieś związane z istotą człowieczeństwa. Bardzo dużo różnych skojarzeń tutaj się pojawia. No w każdym razie powoduje to, że to jest obecne wszędzie. Nie tylko w nauce, nie tylko w doniesieniach medialnych, nie tylko oczywiście w reklamach, ale w ogóle w literaturze, sztuce, nauce, przeróżne dzieła powstają związane z neuro albo oparte na neuro. Mm-hmm. Artyści są bardzo teraz zafascynowani tym, jak działa ta cała sensoryka, percepcja. Tak, to też ciekawe, że mówisz o sztuce i o artystach, bo kilka lat temu bardzo słynna wystawa w Australii, tak, która miała, gdzie można było sprawdzić swoją tak naprawdę reakcję neuronalną w odpowiedzi na sztukę. Tak? Andy Warhol bodajże, tak? Tak jest. I to było w oparciu o headset taki EEG, więc to nie był funkcjonalny rezonans magnetyczny, ale rzeczywiście były tam różne kolorowe też obrazki i nazwano to wtedy dość hucznie myślografią. Bardzo ładna nazwa, bardzo mi się podoba. Znowu trochę sugerująca, że możemy sczytywać te myśli. Ale... Tak, niestety nie możemy, natomiast ogólnie nie był to zły wybór i cała wystawa też odbiła się dosyć takim szerokim echem, bo autorka książki bardzo słynnej, Kultura mózgu, Brain Culture, słusznie zauważa, że gdyby Warhol dożył naszych czasów teraz, no to sam pewnie przedstawiałby mózgi w swoich dziełach niczym Marilyn Monroe. Tak, ikona naszych czasów. Tak. I równie powiedziałabym z apilem. Dokładnie. Okej, to dziękujemy za wysłuchanie pierwszego odcinka naszej serii. Dziękujemy i zapraszamy na następne.